kolejka odjechała z kolejnymi osobami w dół, a my idziemy dalej. Oliwier jechał za mnie tymi oczami. Ja miałam część trasy głowę w bok, bo nie mogłam patrzeć na tą wysokość. Te powroty mamy 13:36, czyli mamy niecałe 3 godziny. Można zrobić spacer dookoła jeziora. Zbudowana między 1925 a 1929, ma wysokość 35 metrów, szerokość 22 metry, długość 370 i jest w stanie pomieścić 13 milionów metrów sześciennych wody. Tak wyglądała budowa. Tutaj jest zdjęcie panoramy, na jakie szczyty patrzymy. Schäuborn 2684. I tu jest najwyższy Ritz-Lihorn 3263. To jest tamten punkt. Słuchajcie, moi drodzy, no Szwajcarzy nie przestają mnie zaskakiwać pozytywnie. Kompostowe toalety, nie jakieś toje. Drewniana toaletka. Z opisem, jak używać, po załatwieniu się, przysypać trocinami. Tutaj na trocinki elegancko, pachnie ładnie drewnem, nic nie czuć. Sanitizer, papier toaletowy i jeszcze serduszko z widokiem. No po prostu mega. Ciekawe, czy można taką w kamperze zainstalować. Robimy ten krótszy spacerek, bo nie mamy aż tyle czasu na długi. Tu można byłoby cały dzień spędzić. Jest to fantastyczne miejsce. Zdecydowanie warte tych pieniędzy. Za naszą trójkę, czyli dwójka dorosłych i dziecko, zapłaciłam 90 euro. Z tym, że pani była bardzo miła, ponieważ mimo, że Oliwier ma 17 lat, to policzyła go jako dzieci, bo do 15 roku życia są tańsze bilety dla dzieci. Więc połowę ceny, 18 euro, policzyła za niego, więc dzięki temu 90 euro zapłaciliśmy za nastroje. Więc polecam, ale warto tu przyjść na cały dzień, jeśli ktoś ma czas, ponieważ można sobie porobić trasy, te 2-3 godzinne, usiąść, piknik zrobić. Nie ma jakichś mocnych ograniczeń, jeśli chodzi o bagaż, który bierzesz ze sobą. Widzę, tu ludzie biorą ze sobą wędki, koce, jedzenie. Także zero jakichś restrykcji w tych wagonikach. Także myślę, że na cały dzień jest tu co robić. W cieniu jest trochę chłodniej. Ale i tak, wydaje mi się, że bluza wystarcza w taki dzień jak dziś. Na dole było 24 stopnie. O godzinie 10 rano,
tu w cieniu odczuwalna jest 17, a w słońcu mi się wydaje, że jest 20. Także nie ma takiej mocnej zmiany temperatur na tej wysokości w taki dzień, gdzie nie ma wiatru ani dużych chmur. Więc jest bardzo przyjemnie w porównaniu do tego miejsca, gdzie byliśmy 2 dni temu i był pochmurny dzień i dało się odczuć tą różnicę temperatur. Łukasz twierdzi, że obchodzimy całe jezioro wokoło. Zostało nam 1,5 godziny. No nie wiem, czy zdążymy, biorąc pod uwagę, że lubimy robić zdjęcia po drodze i się zatrzymywać. Czas pokaże. Najpierw, że będziemy biec. No, powiem Wam szczerze, że taką jeszcze zjawiskową trasą nie szłam. Jest cisza, tylko słychać w oddali szum wodospadu, do którego zmierzamy. Jest ciepło w słoneczku i trasa nie jest wymagająca. Myślę, że każdy spokojnie by mógł ją przejść. I te kwiaty, paprocie. Spójrzcie na to, tam namiotem się rozbili. Też bym chciała tu zostać na noc. Łukasz, zostałbyś tu na noc? Tak. Wow. Nawet pieski chodzą po górach. Idziemy w słońcu. Słuchajcie, jest ciepło. Także. No, bo nie chce mi się kolejnej rzeczy na pasie nosić. Oliwier się rozebrał. Gdzie się pani cię słucha? Kochani, musieliśmy przejść tu przez jeden wodospad już, a tu są drugie. I przez chwilę myślałam, że musimy przechodzić przez te skały i po tej wodzie. Ale nie, jest tam mostek, na szczęście. Udało się zejść. I ten piesek też daje radę. Uhu! Udało się. No, przechodź, Oli. I tu ludzie w krzakach, porozkładani, chillują. Ojejku. Najgorsze jest to, że nie wiem, ile jeszcze jest przed nami trasy. Mam nadzieję, że zdążymy na ten pociąg powrotny, ponieważ popołudniowe cała trasa była wyprzedana, więc tempo musimy narzucić. Jest taki cięższy kawałek, po skałach trzeba ostro łazić. Dwunasta pięćdziesiąt. Zaczynam mieć nadzieję, że zdążymy. Ale wiecie, jak to jest. Nadzieja matką głupi. Ojejku. Jak będzie nadal taka ścieżka, to zdążymy, ale jak będą znowu jakieś spinaczki, to nie wiem. Tempo mamy niezłe. Taka trasa mogła być cały czas. No. Tamta to była trochę hardkorowa. Była trochę hardkorowa. Tempo zabójcze, słuchajcie. Ale jest 7 po i widzimy znaczek do kolejki. Także jest dobrze. Tak przycisnęliśmy na tej trasie, że przyszliśmy 15 minut przed czasem, ale jesteśmy spoceni jak świnki. A tu widać, tu za mną ta linia się napręża. Właśnie kolejka jedzie w dół, także czekamy na naszą godzinę. Widziałam, że wpuścili też kilka osób, bo było miejsce z naszej godziny, czyli jeśli jesteście szybciej,
jest miejsce, to możecie zjechać szybciej na dół. Dobrze wiedzieć. Mega jest to traska do przejścia. Cudowne widoki. Ale zdecydowanie dałabym sobie więcej czasu, na przykład 4 godziny, żeby na spokojnie sobie połazić, usiąść, piknik jakiś. Czekamy. Już wraca po nas na górę kolejka, bo tu ruszyła lina. Jak się domyślacie, tak, siądziemy w pierwszym rzędzie. Łukasz nas namówił. Chociaż nie wiem, jak ja to przeżyję. O nie, o nie. Pierwsze jest eleganckie. O nie, dajcie żyć. Chodź, chodź. O nie. Siadaj, Uli. Jedziemy w pierwszym. Czy chyba? Ja też będę zamykała oczy, się zapierała nogami tutaj o to. Jedziemy w dół, słuchajcie. Szyny były złe i podwozie też nie było złe. O nie! To jest normalnie rzeźnia. Jeszcze? Patrzcie, teraz się dopiero poparzę. Słuchajcie, chyba przeżyjemy to. Już prawie na dole. Wiecie? Ale jest wysoko! O matko i córko. Mieliśmy kilka snacków i przetworów lokalnych, zanim pojedziemy do Lucerny. Wchodziliśmy na parking, a tu są nasi. Ony, Nysa, opolskie. Pozdrawiamy. Muszę wam pokazać bezy, zanim znikną, bo my jesteśmy z słodkie dziury z Oliwierem. Słuchajcie, podobno pochodzenie bezy jest przedmiotem sporu, ale najczęściej przyjmuje się, że deser ten ma swoje korzenie zarówno w Szwajcarii, jak i we Włoszech oraz Francji. I jedna z teorii głosi, że beza została wynaleziona w miasteczku Meringen w Szwajcarii, gdzie właśnie byliśmy, przez cukiernika o nazwisku Gasparini w XVIII wieku. No i nazwa beza miałaby pochodzić od nazwy właśnie tego miasteczka. Więc kupiliśmy, żeby oczywiście stestować. Są pyszne, muszę powiedzieć, tak samo jak ich jajka. Kupiliśmy o smaku karmelowym. Taka paczuszka 8,50 kosztowała. Już połowy nie ma. Na wjeździe było napisane, że to miasteczko Lundgren jest rajem dla wędkarzy. I faktycznie widzę sporo łódek. Już dojeżdżamy do Lucerny. Ale tak jak widać na załączonym obrazku, troszeczkę korki są. Mamy kilka opcji parkingu, który znaleźliśmy na Park Fortnite, więc miejmy nadzieję, że będzie miejsce. Bo natężenie ruchu jest spore, co świadczy o tym, że zapewne będzie bardzo dużo ludzi w mieście, jak w niedzielę. No i będziemy szukali jakiejś restauracji z jakimś lokalnym jedzonkiem. Typu kebab? Albo pizza? Nie.
Na kebabach już byliśmy. Ja chcę coś... Średnie są tu kebaby. Ja chcę coś szwajcarskiego spróbować. Po zjechaniu z tej kolejki był obok taki lokalny sklepik kawiarenka i tam sobie skosztowaliśmy deskę serów i taką kiełbaskę bardzo smaczną. Dobre to było. Lody też zjedliśmy. Parking był za darmo pod tą kolejką i przy tej kawiarni była toaleta, a z tyłu był kran i szlauch i tam właściciel nam pozwolił sobie użyć wody, więc sobie dolaliśmy do zbiornika wody, więc jesteśmy ok, nie potrzebujemy żadnych serwisów na ten moment. Cudowny most, zdecydowanie o wiele większy niż po tym, co chodziliśmy w Thun, ale jest super zakonserwowany, dosyć długi. Później pod filmem wrzucę informację na ten temat, bo tu trochę głośno, dużo ludzi, ciężko się skupić. Ale jest to piękne miejsce. Dużo restauracji tu przy rzece. Szukamy restauracji, słuchajcie. Chcielibyśmy coś lokalnego spróbować. Więc zobaczmy. Thank you.
Przyszło jedzenie. Witajcie, moi drodzy. Nastał nowy dzień, 8 dzień naszego pobytu w Szwajcarii. No i niestety czas się powoli zbierać w stronę Austrii i Budapesztu. Chciałam wam pokazać, gdzie nocowaliśmy. Ciche, spokojne miejsce. Tutaj tylko były dwa kampery w nocy. My tam stoimy. Dosłownie pole kukurydzy. Z daleka od głośnej drogi jest taki śmietniczek. A tu jest ścieżka rowerowa. Jesteśmy pół godziny od Lucerny na północ, w jedną stronę Zurychu. Płynie rzeka. Świetna trasa rowerowa. Jest zielono, cicho. Bardzo przyjemna nocka, naprawdę wyspaliśmy się. Tak, wspomniałam, już jesteśmy tydzień w Szwajcarii. Wczoraj zajechaliśmy do Lucerny. Mega korki były, wiadomo, to duże miasto. Stanęliśmy za dworcem autobusowym przy Marinie. Parking za 5 godzin 10 euro kosztował. Za 12 godzin 24 euro. No więc trochę dużo. Stwierdziliśmy, że nie będziemy zostawać na noc, bo zostaliśmy tam do 23. Akurat był finał, mecz Hiszpania-Anglia, więc oczywiście mnóstwo ludzi na ulicach, telebimy porozstawiane, także niesamowita atmosfera była. Oliwier po raz kolejny mógł sobie mecz obejrzeć. Pierwszy obejrzał półfinał w Thun, też w takiej atmosferze w mieście, a wczoraj właśnie w Lucernie finał. Pozwiedzaliśmy oczywiście troszeczkę miasto, poszliśmy coś zjeść. Jeśli was interesują ceny w Lucernie, w restauracjach, no to trzeba płacić 35 euro wzwyż za jakieś tam danie główne. Burgery widziałam po 40-50 euro, steki po 60 euro, także wiadomo. My żeśmy zjedli dwa burgery, znaleźliśmy taką fajną kawiarnię. W opisie filmu dam oczywiście lokalizację. No i ta kawiarnia była pełna lokalsów. Dobra opinię miała na Google, 4-5. Wzięliśmy dwa burgery. Ja wzięłam takie serowe danie. Dwie miski ziemniaczków z sosie serowym z jalapeno. Dwa piwa i cydr. I zapłaciłam 130 euro. No więc to i tak było tanio. Ale chcieliśmy sobie pójść i skosztować jakiegoś ich jedzenia. Bo większość czasu tutaj byliśmy na dziko i robiliśmy zakupy w sklepach i gotowaliśmy w kamperze. Albo dwa razy kebaba skosztowaliśmy. Chłopaki uwielbiają kebaba. I zawsze jesteśmy w nowym kraju, to muszą testować. No więc tak, zbieramy się w stronę Hallstatt. Jedziemy do Austrii. Jest takie 6,5 godziny. Prowadzi nas przez Munich, przez Niemcy. Więc dzisiaj taki robimy dzień, że serwis, właśnie się wykąpaliśmy i jedziemy zaraz gdzieś znaleźć jakiś serwis, zakupy, ale to raczej już w Niemczech, zatankować i ze sprawy. Taki cały dzień zrobimy sobie właśnie serwisowo na przejazd w stronę Austrii. W Hallstatt, w rejonie tamtych jezior, spędzimy dwa dni i później będziemy jechali do Budapesztu. Także będzie zwiedzanie Budapesztu w czwartek prawdopodobnie. No i piątek, Formuła 1. Trening jest w piątek, w sobotę kwalifikacje, no niedzielę wyścig. Mamy camping zarezerwowany tuż pod samym trackiem. Wiecie co robić, prosimy o lajka, subskrypcję, komentarz. To nic nie kosztuje, a nam pomaga zwiększać zasięgi. Mam nadzieję, że podobała wam się ta seria w Szwajcarii.
My jesteśmy zauroczeni Szwajcarią, jest cudowna, jest po prostu przepiękna. Jesteśmy tak naładowani pięknymi widokami, pozytywną energią. Chcielibyśmy tu dłużej zostać, ale wiadomo, czas nas goni, a mamy cel Formuły 1, więc musimy tam dojechać. I żeby jeszcze gdzieś w międzyczasie odpocząć, coś zwiedzić. Także do zobaczenia później.